nowy Netflix, czyli będziemy mogli pograć w różne gry na Netflixie. Ogólnie to będziemy mogli zagrać m.in. w GTA, ale nie zabraknie też innych gier. Wszystko będzie dostępne od 14 grudnia, a więc już za niedługo. Jeżeli chodzi o GTA, to będziemy mogli zagrać w GTA 3, Vice City oraz San Andreas. I to na telefonie. Dla mnie to ciekawa opcja, ale dla mnie słabe jest to, że będziemy mogli tylko pograć na telefonie i wydaje mi się, że dużego rozgłosu ta nowa opcja nie zrobi, lecz zawsze lepiej mieć więcej niż mniej. Ja sam nie posiadam Netflixa, bo nie lubię oglądać długich filmów czy seriali, więc nawet nie będę miał opcji przetestowania. Najbardziej ciekaw jestem innych gier, które mogą się tam pojawić. Zobaczymy, czy to się przyjmie. O, kocham gry na telefon!